Dzień dobry, moi drogie strzelce. Zapraszam Was bardzo serdecznie do czytania na najbliższe 24 godziny, słuchajcie. To jest trochę taki nasz tarotowy vlogmas. To znaczy, że tarotowy vlogmas, wszyscy wiemy, co znaczy tarotowy vlogmas. Zaczynam go troszkę wcześniej, bo z końcem listopada. Słuchajcie, przekaz płynący z tego filmu możecie traktować również jako bezterminowy. Szczególnie jeśli jego treść jest nawiązaniem do sytuacji Twojej, a Ty po prostu, wiesz, trafiłeś na ten film, tak? Niezależnie od tego, ile minęło od publikacji. Dlatego, że to oznacza, że miałeś usłyszeć tutaj te informacje. Miałeś usłyszeć informacje zawarte w tym filmie. Dodatkowo jeszcze chciałam wspomnieć, że treści publikowane na moim kanale, a pojawia się ich coraz więcej, ułożone są, posegregowane są tematycznie w playlistach i tam Was zapraszam. Czyli jak wchodzicie na mój profil, to proszę kierujcie się do playlist, tam znajdziecie filmy dedykowane swojemu znakowi. Jej. Drogi strzelcu, dla Ciebie informacja, to będzie bardzo krótkie czytanie i bardzo wprost płyną informacje tutaj jakby z kart. Chodzi o to, żeby przestać udawać, że nie ma jakiegoś problemu. Trochę taka energia. Pomimo tego, że sytuacja jest trudna, nieprzyjemna, trzeba się z nią zmierzyć. Po prostu. Lub podjąć jakieś zmiany, podjąć jakieś działania, które doprowadzą do zmiany, które Cię uwolnią z impasu. Okay. Jeśli wiesz, że masz przed sobą trudną rozmowę, jeśli wiesz, że masz przed sobą trudną decyzję do podjęcia i nie bardzo Ci się chce, że tak powiem, właśnie zacząć myśleć i działać w tym kierunku, to te karty sugerują, żebyś zaczął to robić, zanim coś eskaluje lub wymknie się spoza kontroli Twojej, być może, trudno powiedzieć. W każdym bądź razie zmierzenie się z jakąś trudnością, zamiast udawania, że nic się nie stało albo że nie ma problemu, powoduje, że sytuacja się polepsza, tak? To dla części z Was. Tu jest też ktoś, kto w Waszym otoczeniu najprawdopodobniej udaje, że nie ma problemu, ta osoba ma właśnie jest kłopot związany z jakimś nałogiem na przykład, z jakimś nieprzyjemnym, niefajnym przyzwyczajeniem, jakąś rutyną taką toksyczną. I wszystko chodzi o to, znaczy chodzi o to, że trzeba się temu przyjrzeć i z tym zmierzyć w końcu. Nie pobłażać, nie udawać, że nic się nie dzieje lub że nic się nie stało, tak? Bo zderzenie się w tym znaczeniu, spojrzenie prawdzie w oczy spowoduje, że uda Ci się wyjść z impasu, bądź zacznie ta sytuacja się zmieniać. Trochę tak jak na przykład w pracy, tak? Masz w pracy dużo rzeczy do zrobienia i masz wokół siebie osobę, która czegoś nie wie, nie douczyła się, wciąż popełnia ten sam błąd i tak dalej. Tak przymykałeś oko, przymykałeś. To doprowadzało do różnych sytuacji. W końcu trzeba się z tym zmierzyć. To taki przykład tylko, ok? Dla Was, żebyście mniej więcej wiedzieli, co mam na myśli. Natomiast pokazujesz się jako osoba, która chce zmienić tę sytuację lub chce pomóc tej osobie. Z takiego przyjacielskiego punktu widzenia patrzysz na to po prostu, tak? Jesteś dla niej kimś ważnym, jesteś dla niej kimś bliskim, jesteś godnym zaufania, partnerem, pełen współczucia w stosunku do tego, co ona też przechodzi. I z tego poziomu starasz się zmienić tę sytuację lub z tego poziomu starasz się jej pomóc. Troszkę tak. Szczególnie jeśli sam przechodziłeś przez tą trudną sytuację, to tutaj masz jakiegoś rodzaju wiedzę na ten temat i doświadczenie własne życiowe, które mógłbyś wykorzystać, żeby pomóc teraz komuś w swoim otoczeniu. To jeszcze chciałam powiedzieć w ten sposób. Nie idealizuj też nikogo ani niczego. Chodzi o to, że idealizowanie jakiejś konkretnej osoby bądź sytuacji powoduje, że nie widzisz jasno tego, co się dzieje i to z kolei też jakby tutaj karty zachęcają do tego, żebyś właśnie spojrzał prawdzie prosto w oczy. Tak, spojrzał prawdzie prosto w oczy, że trzeba przestać udawać, że nie ma problemu, że nie ma tematu, że coś tam się nie dzieje, jak wiesz, że się dzieje i starać się podjąć zmiany, tak? Podjąć zmiany. Zostawić za sobą jakąś niechęć do tego, żeby ten temat ruszyć, tak?
jakby ktoś z twojej przeszłości, szczerze mówiąc, albo ktoś, kogo znasz od dawna, może matka, może siostra, no trudno mi powiedzieć tak dokładnie, znajduje się w jakiejś trudnej sytuacji, a ty uważasz, że nie możesz jej pomóc, ja was nie osądzam, to też nie o to chodzi, tylko to karty pokazują, żeby nie udawać, że nie ma problemu, pokazać tej osobie być może, że właśnie tu jest pewnego rodzaju kłopot, którym ona powinna się zająć i pomóc jej być może zająć się tym kłopotem, jakoś zaproponować coś, wsparcie zorganizować, trudno mi powiedzieć, bo to doprowadzi do końca tej sytuacji trudnej, że zaczniecie wychodzić z tego impasu, tak? Troszkę taka energia. Natomiast ty to robisz z czystego serca, jako przyjaciel, osoba, która współczuje tej osobie po prostu i chcesz naprawdę pomóc, tak? To jest szczera prawda. Przecież widzę, co się z tobą dzieje, przecież widzę, co się dzieje w twoim otoczeniu. Wiesz, tak? Nie będę już dalej tutaj tworzyć historii. I dlatego chcesz, dlatego próbujesz zadziałać. Dasz tej osobie wskazówkę jakąś też płynącą, wiesz, prosto z serca twojego, dlatego że byłeś być może w podobnej sytuacji albo masz jakąś wiedzę w tym zakresie. To jest mniej więcej jeszcze taka energia. Także strzelec udziela wsparcia, tak mi się wydaje. Strzelec udziela wsparcia. Przestajesz udawać, że nie ma problemu, jeśli udawałeś, że nie ma problemu, albo po prostu... chcesz, żeby ta sytuacja dla tej osoby twojej się zmieniła. Żeby ona wyszła bo utknęła gdzieś, kurna. Tak myślę ja. I nie wie sama, co ma zrobić. I ty jako osoba, która podzielisz się z nią swoim doświadczeniem lub przekażesz jej jakąś podpowiedź, pomożesz jej wyjść z tej sytuacji, uwolnić się od tego impasu. To jest dla was przesłanie, drogie strzelce. Sprawdźcie sobie proszę jeszcze ascendent. Bardzo wam dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.